Hej, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry Podróż do Wnętrza Ziemi. Pozwoliłem sobie kawałek przejść od tego mostu, ale ponieważ znacie drogę, więc nie będę tutaj się bawił w pokazywanie jej. Zajdziemy jeszcze na chwilę do domu Adama, ponieważ on miał tam taki pucharek, do którego można było coś wsypać. I mam takie poczucie, że być może chodziło o te grzybki, które zebraliśmy. Tak, myślę, że to bardzo, bardzo możliwe. Także szybko zerkniemy. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. I tyle z tego będzie. Tak sobie myślę tylko jeszcze o tej skrzynce. Czy możemy coś z nią zrobić? Giętkie plącze raczej nie. Jakąś maczetą, nie? Jak nie, to nie ma sprawy. Nie, to nie. Chyba, że podważymy nożem wieczko. O, w takim razie wszystko jasne. Jeszcze raz pucharek. Tu mamy ten fantastyczny pucharek. Aha, grzybki były jak najbardziej na miejscu. So the pilot got out all right. Thank goodness. O, no dobra, tylko teraz ciekawe, czy trafił tutaj razem z nami, czy nie. W ogóle śmieszne są te grzybki. Pewnie jakieś halucynki, albo coś w tym guście. Ale w takim razie możemy wracać już do pierwszego pomieszczenia. Zapytamy się jeszcze Adama, czy niczego mu nie potrzeba. Back again. Stare kości. Wow. Those look like mammoth tusks in the entrance. Close. They're mastodon tusks. This island is... Oh? Mastodon, that reminds me. Can it be that I saw... Sure, why not? Those creatures have been around since prehistoric times. You mean they're dinosaurs? Honest to goodness... But of course. What a silly question. The dinosaurs have survived here? Who would believe it? No, either I'm dreaming or you're... Dobra. Well... Feel free to... I will. Till then, Ariane. Czyli jakby zyskaliśmy tylko pewność, że albo jesteśmy zwariowaną babką, albo postradaliśmy zmysły, albo wszystko jest w porządku, tylko nikt nam nie uwierzy. Więc chyba z naszego reportażu nici. Miałem zrobić fucking photo of this fucking shit. But I can't. No okej. W takim razie ruszamy dalej. Cóżeż my tu mamy do podniesienia? Chyba średnio, co? I został nam most. Kolejny most. O, pterodaktyl w tle. Chyba się gra zawiesza, bo jest zbyt zaawansowana graficznie. No dobra. Biuletyn informacyjny 6 czerwca. Kryzys azjatycki zagrożeniem dla światowego pokoju. Wzrost napięcia w Azji zmusił największe siły do opowiedzenia się po jednej ze stron. Stany Zjednoczone ogłosiły stan wyjątkowy i wysyłają jednostki. Europa jest w stanie gotowości, a oddziały rosyjskie gromadzą się na wschodniej granicy. Chiny i Korea Północna wydają się jednoczyć przeciw zachodniemu światu. Spoko. What? But that's awful. Serio? Mnie to jakoś nie rusza. Myślę sobie jeszcze, co ja mogę tutaj z czym połączyć, żeby było fajniej. Cóż, nie mam za bardzo koncepcji. Most dalej się ciągnie tam. Wow. Okej. Tu będziemy musieli zejść chyba, ponieważ dalej nie było żadnego przejścia. Jest tu jakieś... coś można jakoś dalej się poruszać, albo coś? Zawsze możemy zaryzykować maczetę. Nie? Ale to w sumie dziwne, naprawdę nic tutaj nie ma? Takiego... bo ja wiem... Powinno być przejście przynajmniej. O, tu jest przejście. Dobra. Some kind of bush. That's impossible. Aha, czyli musimy to odciąć. No i bardzo fajnie. Możemy te liście sobie zgarnąć. I ruszyć dalej przed siebie.
To było raczej oczywiste. O, spoczko, no to bierzemy maczetę i jedziemy. Którędy, którędy? Może tutaj? Raczej musimy się od niego trzymać z daleka, ponieważ on nie wie, że jesteśmy tak jakby gośćmi tutaj. O co tu chodzi? Coś tu możemy położyć? O! Położyliśmy liść. Chwila, bo co my tu w ogóle chcemy zrobić? Czy ona ma jakiś plan, czy tak po prostu sobie... Możemy z tego zrobić dym, chyba żeby go przestraszyć. Tak przynajmniej mi się coś we łbie układa. Okej, mamy poukładane farbki. Woreczek proszku. Ej, nieźle mi idzie całkiem, jak na taką całkowitą improwizację. Drewna tu nie potrzebujemy i zapalniczka. Giętkie pnącze, tak, mamy przepiękną bombę zapalającą i zapalniczka. No, proszę państwa, idzie mi naprawdę coraz lepiej. Może teraz wrócimy i się z nim zabawimy. Aha, nie, on już sobie po prostu poszedł. No to co, jedziemy może tędy? Okej. Ale to dziwnie. Here's the suspension bridge again. The vault is attached to... Must be very high. It's hidden in the sky. Aha, faktycznie, bo zauważcie, że tu są sznurki na górze. Znaczy, nie sznurki, tylko oczywiście liny albo liany. Więc w gruncie rzeczy naprawdę musi coś być na... wysoko, żeby podtrzymywać tego typu konstrukcję. Dobra, pooglądajmy sobie okolice, czy coś tutaj jest do wzięcia. Chyba niespecjalnie. Mały dinozaur. Możemy się z nim zaprzyjaźnić. Zerwiemy mu jabłko, a on będzie naszym przyjacielem do końca życia. Owoce. Aha, czyli będziemy... O, widzicie, idzie za nami, ale fajnie. Dobra, gdzie teraz? Ja bym się jakoś koło tej drezyny ustawił. No właśnie. Sar, uratowaliśmy właśnie pani pilota. Nie widzimy śladów pani bytności, ale widzimy, że otrzymała pani nasze e-maile. Kontynuujemy poszukiwania wokół wulkanu. Mamy nadzieję, że nie wpadła pani w tę głęboką szczelinę, którą odkryliśmy. Zespół ratunkowy. No to koleś, nieźle... my trochę się mylisz chyba. Okej, zerknijmy tutaj. Tu trzeba wsadzić tego dinusia. Wsadzimy tu owoc. On będzie nasz, tak jak chomik, będzie naszym motorem napędowym. Jak nie, to mamy zawsze linę. Dlatego postawimy tu owoc. I będziemy mieli dinusia. Tak myślałem. Well. Biuletyn informacyjny 8 czerwca. Groźba ataków nuklearnych. Podczas rozmów ONZ Stany Zjednoczone ogłosiły, że ich satelity namierzyły wyrzutnie rakiet nuklearnych na terenie Chin i Północnej Korei. Obie strony zdają się nastawione na rozpoczęcie działań wojennych. Europejscy przywódcy twierdzą, że ich wezwania o umiar pozostają bez echa. No i dobra, my musimy w sumie kończyć. Ale możemy jeszcze zagadać do tego typka. Tak na dobry koniec. Hello, miss. You're Ariane, aren't you? We were noted. Yes, but how? My name is Osine. I've been assigned to guard the city gate. Wow, tylko tyle kwestii do omówienia. This is Askiam, isn't it? Yes, it is. I would like to enter the city. Lieutenant Lenkov told me the password is right. The chief engineer is expecting you.
Naczelny inżynier. I'm from the surface, and I would like to find... You should ask the chief engineer. As for me, I don't know... But perhaps you know where I can make a phone call? Yes, you'll find plenty of public phones in the city. Tylko pewnie takich, do których... z którymi nie można nic zrobić. To monitor their surroundings. I believe you're a photographer, aren't you? Yes. Would you mind taking a look at my old camera? I don't know how to fix it. It's in the laboratory in the tower. Okej. Okay. Czyli chwilę, ja sobie to zapiszę. Ponieważ mi takie rzeczy łatwo wypadają z głowy. W sensie po prostu tutaj nie ma żadnego jakby quest loga. Jakby nie ma jakby takiego spisu rzeczy, które trzeba zrobić. To chwila. Stary aparat w wieży. Okej. Okay. Gdzie jest wieża? What is this tower? We keep our domesticated pterodactyls here. And down there's a photo lab. Huh? Who is this chief engineer? The leader of the city. Your mayor? Exactly. Why are the surroundings un- Let's say better safe than sorry. Our monitors detect- Why? Have you had trouble- Well, when we heard tell of war on the surface. Which war do you- The Great War, of course. The whole face of the earth put to fire- I don't get it. What is with these people? You- Miss, there's no point in prevaricating. We know what's happening on the surface thanks to our hidden- Can you tell me more about your camera? Not really. It was made in 1860 and belonged to my family. It seems- Listen, Osine. I would like to leave- I'm sorry, Ariane, but the chief engineer- Well, I'm off, Osine. It was a pleasure chatting with you, Ariane. No i dobra, w takim razie. What is this nonsense? Pozostaje nam tylko wejść do miasta. Let's go have a look at the secret city. No i cóż, w tym momencie możemy skończyć. Myślę, że odcinek był naprawdę bardzo owocny, zwłaszcza jestem dumny z tego, z tej zabawy z bombą. O nie. Hello, miss. I'm Wallace, chief engineer of the city. Pleased to meet you. I'm Ariane, photojournalist for Horizons magazine. Szczerze, strasznie mi się nie chce z nim rozmawiać. Ja to sobie zasejwuję i po prostu wrócimy do tego w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pa, pa, hej!